Witam serdecznie na kanale Silo. Dzisiaj piątek, piąteczek. Taka realizacja. Bardzo piękna kanapa. Powiem w ten sposób. Miód dla mojego numatika. Dla mojej sawki. Bardzo lubię takie realizacje. Trójka dzieci na pokładzie. Zabrudzenia wszelakie. Począwszy od wylanego soku. Jakieś jedzenie, pisaki, gumy do rzucia, jakieś farbki. No po prostu już ciężko mi powiedzieć generalnie nawet co tam było na tej kanapie. Także bardzo lubię tego typu tapicerki brać. Wyjdą dla mnie. Tak, teraz będą wychodzić, bo to zawsze jak będzie wilgotny materiał, nie, to od razu będzie wybijało, nie? No ale. Dobrze, żeby pani zauważyła, tutaj jeszcze te bloki, to jeszcze jest miejsce parkingowe. No, bo w tych... tam Katowicka, Milczańska. Tam to jest pani co masakra. Wiem, bo ja mieszkam na Katowickiej. Nie, pan nic nie mówi. Ale nie, to, tam to jeszcze. Bo ile razy było tak, że samochód na Biedronce zostawiałam na parkingu. Ale na Biedronce też za bardzo nie można zostawiać, nie? No nie, ale tam... Nie czepiali się? Nie. A, no to... Dało się ochronienie. A. No i tak jak naprawdę już nie było gdzie stanąć, to tam stawało. No, 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 bo tak to... Ale... Wcześniej mieszkałam na Saperskiej, nie wiem, kojarzy pan? No. Wilda, tam no. I te bloki Saperskiej. Kurde, tam jest też masakra. I wie pani, ile razy mi przyszło jechać do mamy pod drobną łapiała, że zostać samochód i wracać tramwajem? No wie pani co, ja tam miałem paru klientów, wie pani co, to do jednej klientki dotarłem, no bo nie miałem gdzie zostawić samochodu. No. I wie pani co, jak ja mam z tymi klamotami iść przez tam, kurde, jakieś tam nie wiadomo jakie niebotyczne kilometry, no, no mówię, no po prostu, no... Masakra. No i no nie dał rady. No. Także wie pani co, no są takie adresy właśnie w Poznaniu, że w ogóle po prostu jest, no... Nie da się dojechać. No nie da się dojechać, nie? Nie da się po prostu dojechać. To tutaj to wie pani co jest naprawdę... Tu jest luksus, pan, jak ja tu przyszłam mieszkać dwa lata temu, jak ja sobie samochód podstawiłam pod blokiem, zazwyczaj mam tu pod klatką. No. Są miejsca. A jak teraz były wakacje, to by pan nie powiedział, to policzyłby pan na palcach, ile jest miejsc wolnych. No. I mimo to, że szkoła się zaczęła, ludzie wracili normalnie do pracy, tu jest gdzie stanąć. Tak, tak, dokładnie. No, no i wie państwo, i tu jest zieleń, i tak jeden, tu jest zarobiście, tu pan wyjdzie, nie, no. Jest dawno zieleni, a nie, że widzę tej blok. I tak. Ja tam na Katowickiej, to mieszkałam w tym pierwszym bloku Atanerów, no. Koło Malty od razu. Aha. Gdzie naprzeciwko miałam te działki, kojarzy pan? No, no. No. Co one zostały potem opuszczone. Tak, tak, tak. To my tam z psami na wybiegi chodziliśmy. Aha. To same haszcze. No. To po półtora roku... Zaczynają sprzątać, czy tu blokowisko nie powstanie. No rzeczywiście. To jak się wyprowadzałam dwa lata temu, tak wyszłam na balkon, jak widziałam sąsiada mieszkańca. No tak, wie pani, nie? Dokładnie, nie? Nie tak. Hałas ciągle, pełno tych samochodów tam jeździło. Nie. Tu jak się przyszło, to naprawdę, jak to się mówi, nie? Osiedle B. Tak. Stare osiedle, ale naprawdę fajne. Tak, tu wie pani co jest dokładnie, nie? Cisza, spokój i dzieciaki wie pani co mają gdzie wyjść, nie? Tak, no. Jest pełno pracy, zabaw. Thank you.
Thank you.